coś odkryć, odkrywać pora. Śpiewaj ty, 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 Dora, Dora. I ty, 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 Dora, Dora. O, super great! To właśnie nasza Dora. Robimy dziś wyjątkowy tort dla babci Benka. Tak, bo wypada nasz dzień tortu. Obchodzimy go co roku. Dzisiaj pierwszy raz to ja robię tort. Tort według mojego rodzinnego przepisu. Jest gotowy? Jest gotowy? Prawie. Oj, jejciu. Lukier jest dobry. Cały tort wygląda wspaniale. Jest ogromniasty. Ogromniasty, ale pomyślałem, że mógłby być jeszcze ogromniastszy. Doro, i co ty na to? Myślę, że tort jest gotowy. Zjedzmy go! Czekaj! Nie możemy zacząć, dopóki nie przyjdzie moja babcia. No to nie mogę się doczekać. Alarm mapy! Alarm mapy? Let's listen! Mapa alarmuje, że przez most koło babci nie da się przejść. Babcia nie dotrze do nas niestety na dzień tortu. O nie, ale ja tak bardzo chcę się zobaczyć z babcią w nasz dzień tortu. Ja tak samo! O, Benku, zobaczysz się ze swoją babcią. Naprawdę? Yes! Jeśli babcia nie może przyjść do tortu, to zaniesiemy tort do babci! Jak? Właśnie! Jak przejść przez most? Mapa wskaże nam inną drogę. Say map! Map! I'm map! Tu nie ma przejścia. Musimy znaleźć inną drogę do domu babci Benka. Znajduję! Jedyna inna droga prowadzi przez góry i przez jeziora. Powiedzcie Dorze, że to droga przez góry i przez jeziora. To o jaką drogę chodzi? Przez góry i przez jeziora. Jasne, to do babci. Do babci, do babci, do babci. Co dziś niesiemy? It's a cake! Niesiemy go do babci. Pyszny tort! Po drodze góry, jeziora też. Tort niesiemy do babci, by razem go zjeść. One, two, three, pycha! O tak! This cake's for grandmother. It is a special cake! Patrz, Doro, dotarliśmy do żołędziowego lasku, a tam jest tutuś! Hello, my friends! What a beautiful cake! Nie, tutusiu, teraz go nie jemy! Right! It's for Benny's grandmother! Dziś jest nasz dzień tortu! It's a special day! Let's go! Hurry! O-o! Zerwał się wiatr! Acorns! Żołędzie zniszczą nam tort! Ja nie patrzę! Go away! Świetne odbicie! What a great hit! O tak! Brawo! O, ich jest za dużo! To szaleństwo! I need your help! Pomóżmy tutusiowi! Jak zobaczycie żołędzie, krzyczcie acorns! Lecą żołędzie, krzyczcie acorns! Acorns! Jeszcze raz! Acorns! Leci coraz więcej! Acorns! Home run! Tutuś! 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 Mało brakowało, ale tort jest... cały!
już niedługo. Cześć! Mój tort nie może się rozmoczyć. Babcia nie lubi rozmoczonych tortów. Ja mogę jeść rozmoczony. So can I! Sprawdźmy, czy w plecaku jest coś, czym można osłonić tort. Say backpack! Tu plecak! Backpack, backpack, backpack! Przydatnych rzeczy skład! Zobaczmy, co mam! Parasol, koło dmuchane, gumową kaczkę! Czym Dora może osłonić tort Benka przed deszczem? Właśnie tym! Perfect! Thank you, backpack! Możesz na mnie liczyć! Mniam, miam, 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 miam! It's delicious! Po drodze góry! Jeziora też! Tort niesiemy do babci! By razem go zjeść! O tak! This takes for grandmother! It is a special cake! Patrzcie! Przestało padać! Jesteśmy już prawie na miejscu. Nic nam teraz nie przeszkodzi. O-o! Nasz tort! O nie! Skąd się wzięły te wszystkie żołędze? Tutuś. Doro, musimy zdjąć stamtąd tort. Już się robi. O-o! Przez tego ptaka zaraz się złami gałąź. Sio, ptaku, sio! Sio, ptaku, sio! Hej, nie przedrzeźniaj mnie! Hej, nie przedrzeźniaj mnie! Ptak przedrzeźniacz naśladuje wszystko, co robię. Ptak przedrzeźniacz naśladuje wszystko, co robię. Pomóż, Doro! Pomóż, Doro! Mam pomysł. Będziemy machać skrzydłami, a on zrobi to samo i odleci. Poruszajcie skrzydłami. Machu, machu, machu. He's flying! Tak leci! Machajcie! Machu, 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 machu! Udało się! Świetnie machacie. Dzięki za pomoc. Jej! Thank you! Uratowałeś tort dla babci w samą porę! Uścisk! Ostrożnie! A teraz zanieśmy tort do babci. I zjedzmy! Co dziś niesiemy? It's a cake! Niesiemy go do babci. Pyszny tort! Po drodze góry. Jeziora też. Tort niesiemy do babci. By razem go zjeść. One, two, three, ha! O tak! This cake's for grandmother! It is a special cake! O-o! Ten wiatr jest bardzo silny! A moja babcia nie lubi takich całych rozchwianych tortów! Poradzisz sobie z tym! Jesteś silniejszy niż wiatr. Masz rację, Doro. Trzymaj tort. Ja cię osłonię. To dla babci. Bo dziś jest dzień tortu. It's the cake day. No i dałeś radę. You did great. Juhu. Wreszcie dotarliśmy do mojej babci. Hello! Benku, dotarłeś! No, tak mi miło! I dzisiaj mamy dzień tortu! A gdybyśmy jeszcze mieli tort! Yes, we have a cake! It looks delicious! Skosztujmy! O, tak! Też weźcie kawałek tortu. Życzę wam smacznego, moi kochani. Powiedzcie, enjoy the cake. Enjoy the cake! No to jedzmy go. Yes!
wyszedł pysznie. O, delicious. Dzięki, przyjaciele. Thank you, Dora. Dzięki tobie nasz dzień tortu jest jeszcze lepszy. You're welcome, Benek. To by nam się nie udało bez waszej pomocy. Super great! To nam się udało, tak! Przedrzeźniacz dziś usłyszał od nas się. That's my favorite part. No potem był ten przepyszny tort. To była moja ulubiona część. Na wasza ulubiona część? Super great! Udało nam. Wersja polska na zlecenie Mikrobiom. Polska Heaven to Orange. Reżyseria Elżbieta Kopoczyńska. Dialogi polskie Piotr Radziwiłłowicz. Cięci montaż Łukasz Pomer. Kierownictwo muzyczne Michał Skarżyński. Kierownictwo produkcji Anna Koszewska. Nadzór merytoryczny Aleksandra Dobrowolska. Hello, I'm Dora. A ja jestem Butek. Rzucamy piłką. Porzucacie? Świetnie. Złapcie piłkę w ręce. Doskonale! Teraz ją odrzućcie do Butka! Jej, a to co? Doro, tutaj jesteś! Ale! Jaguar? To nie jest zwykły jaguar, ale jest jaguarem Alebrije. Ale co znowu? Jest Alebrije. Alebrije są to magiczne, kolorowe istoty. A gumową piłeczkę łapią po mistrzowsku. Doro, potrzebna nam dziś pomoc odkrywczyni. Zawsze chętnie wam pomogę. Tak, to najlepsza odkrywczyni. A ja jestem Butek, jej najlepszy przyjaciel. Hello, Butek. Jestem Ale. Bronię wszystkich Alebrije. Potrzebna nam pomoc. Dobrze, możecie na nas liczyć. Chcesz pomocy od nas? No pewnie, i to już! Co mamy zrobić? Dokąd mamy iść? Wskakujcie! Pokażę wam! To w drogę! Let's go! Pomożemy przyjaciołom! Uwielbiam nasz las deszczowy! Raz gramy w nim w piłkę, a raz jeździmy na jaguarze! Jedziemy pod drzewo Alebrije! Pod drzewo Alebrije? Yes! Wszystkie Alebrije pochodzą z drzewa Alebrije. Jest piękne, czarodziejskie i... całkiem uschnięte? Na pewno chodzi o to drzewo? Dora już jest! You are here! Ona nam pomoże! Hello, Alebrijes! Co się stało z waszym drzewem? Magiczna tęczowa woda przestała płynąć. Woda dawała magię drzewu Alebrije. A jeśli drzewo straci magię, to my też. Dlatego tęczowa woda musi tu wrócić. Znajdziemy ją. Mamy mapę. Say map. Map. I'm the map. Czego szukamy dziś? Tęczowej wody. Czego szukamy dziś? Tęczowej wody. Where can... poszukajmy wszyscy razem. Where can it be? Kto pomoże mi? Where can it be? Dziś szukamy tęczowej wody. Woda ogrodowa, nie tęczowa. Kąpielowa. Ta zdecydowanie nie jest tęczowa. Spójrzcie! Znalazła się! Jest w kryształowej grocie. Powiedzcie Dorze, że tęczowa woda jest w kryształowej grocie. Gdzie jest tęczowa woda? W kryształowej grocie! Musi tu wrócić. To ważne dla Alebrijes. Wskakujcie! Już prawie nie mam magii. Musicie mi pomóc szybko biec. Pomóżmy, ale pobiec bardzo szybko. Krzyknijcie go fast! Go fast! Jeszcze! Go fast! Roar! Dalej, dalej, Doro! And good luck! Alebrije! Alebrije!
Kryształowa grota. Wystarczy przejść przez most. To na co czekamy? Nie ma tu żadnych przeszkód. Yeah! No prawie żadnych. Budku! Wszystko gra. Utrzymam się tu. Rybie łaskotki! Rybie łaskotki! Rybie łaskotki! O-o! To są łaskotniczki. Dlaczego nazywają się... Rybie łaskotki! Rybie łaskotki! A, to dlatego... Już za długo. Nie wytrzymam. Zaskoczą. Trzeba ratować Budka. Ale wystarczy ci magii do latania? Nie, musicie mi pomóc. Pomóżmy ale latać. Krzyczcie, let's fly. Let's fly. Jeju, ty masz skrzydła? Niesamowite. Juhu. Dzięki, ale... Anytime, my friends. Wejście jest zamknięte. Musimy się dostać do środka. It won't open. Twoim potężnym rykiem możesz otworzyć wejście. Dobra. Jejku! To działa! Wszyscy ryczą tak jak Ale. Głośniej! Patrzcie, można przyjść. Dobrze poszło. Teraz znajdźmy tęczową wodę. Fantastic. It's strange. Nigdzie nie widzę tęczowej wody. Na pewno jest tu gdzieś jakaś wskazówka. Może na przykład za tym kryształowym drzewem? Budku, to kryształowe drzewo to właśnie jest wskazówka. Wygląda tak jak to wasze drzewo, ale... But look, tutaj czegoś brakuje. Jeśli znajdziemy brakującą część... Pewnie tęczowa woda znów stąd popłynie. Jakiego kształtu brakuje? Tak, it's a star! To gwiazda! Musimy więc znaleźć kryształ w kształcie gwiazdy. Widzicie? Tak, jest tam! O-o! To brzmiało jak rabuś! Siach! Zabrał kryształ! No tak! Wszyscy ryczą zale! Kryształ leci w waszą stronę! Łapcie! Łapcie! Very well! Odrzućcie go do mnie! A teraz niech tęczowa woda znów popłynie. Tęczowa woda! Wielki potok wypływa z groty. Ale zobacz, twoja magia wraca. Juhu! Pod drzewo Alebrichę! Wskakujcie! Krzyczcie, let's fly! Let's fly! Flying! Juhu! Tak! Juhu! Juhu! Tak! Dalej! Hurra! Whee! Tak! Juhu!
życiu, Dora. A teraz, kiedy tęczowa woda wróciła, drzewo odzyskało magię. I my ją też odzyskaliśmy. Patrzcie, to mały Alebrijes. It's incredible. Magia tu wróciła. Hello, little Alebrijes. You're beautiful. O, one są słodkie. O. Dzięki za znalezienie tęczowej wody. Uratowaliście drzewo Alebrije. To by się nie udało bez waszej pomocy. Super great! To nam się udało, tak! To nam się udało, tak! Udało. Magiczne drzewo kwitnie znów. This was my favorite part. I na ale lecieliśmy tu. To była moja ulubiona część. A co wam się najbardziej podobało? Super great! Udało nam się, we did it together, tak! Roar! Wersja polska na zlecenie Nickelodeon. Polska Hagen Typowęć. Reżyseria Elżbieta Kogosińska. Biorąc polskie Piotr Radziwiłowicz. Dzięki montaż Michał Skarżyński. Kierownictwo produkcji Anna Kurzewska. Kierownictwo muzyczne Michał Skarżyński. Nadzór merytoryczny Aleksandra Dobrowolska. Będziemy tańczyć, będzie śmiech! One, two, three! Z rytmem! That was good! Świetnie wyszło! Doro! 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 Cześć, Budku! Doro, spójrz! To jest zaproszenie na przyjęcie! Otwórzmy je! Otwórzmy je! Wiecie, kto jest zaproszony na wielkie przyjęcie w parku? Kto? Wy! Kiedy? Teraz! Jej! Przychodźcie z bliska albo z daleka. Leśny z rytmem na zabawie na was czeka! Leśny z rytmem? Co to? To taki nowy taniec, który teraz tańczą wszyscy w lesie. One, two, three, z rytmem! Jasne! Patrz na to! One, two, three! Jejku, to jest trudniejsze niż wygląda. Wszystko ci pokażę, krok po kroku. Ale przyjęcie już się zaczęło. You don't have to worry. Nauczysz się kroków po drodze. Serio? Zobaczysz, że zanim tam dojdziemy, będziesz tańczył najlepiej w okolicy. No to na co jeszcze czekamy? Spytajmy mapę, jak dojść na przyjęcie Izzy. Say map. Dokąd musimy iść? Na przyjęcie Izzy? Pytacie właściwą mapę, bo ja uwielbiam tańczyć leśnego z rytmem. Ua, 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 ua. Nauczymy Budka tego tańca, przechodząc z nim przez rytmiczną rzekę. Pokierujcie Dorę nad rytmiczną rzekę. Dokąd iść? Rytmiczna rzeka. Jasne. No już nie jest aż tak źle. Poćwiczyć musisz to, nauczysz się. Upadłeś, nic nie szkodzi, bo już ci wychodzi. Po prostu krok, krok po kroku rób. Spokojnie opanujesz każdy ruch. Powolutku, tak to jest mój zuch. Już jesteś blisko. Się wszystko. Po prostu krok, krok po kroku rób. Zrób krok, mały krok, krok po kroku rób. Zrób krok, po kroku rób krok, krok po kroku rób. Zrób krok, mały krok, krok po kroku. Po prostu krok, krok po kroku rób. Doro, jesteśmy nad rytmiczną rzeką, a tam jest park przyjęć. A tu jest łódka, którą możemy przepłynąć przez rzekę. Chodź tu, łódko, popłyńmy, popłyńmy! Ojej! Jest za daleko, nie dosięgniemy. No, gdyby było więcej wody, byłaby bliżej.
Ale skąd mamy wziąć tyle wody? Z tamtej chmury! Hello! Czy możesz nam trochę pomóc i... Przepraszam, ale dzisiaj mam okropne grzmoty. Co mówiłaś? Pytałam, czy możesz... Pytała! Jest to zbyt grzmotliwie! I wiecznie! Wracaj! Nie, tędy! Nie, tędy! Nie tędy! Doro, ta chmura już tu chyba nie wróci. Ściągniemy ją tutaj! Trzeba złapać chmurę i przyciągnąć ją do rzeki. Sprawdźmy, czy w plecaku jest coś, czym możemy złapać chmurę. Say backpack! Tu plecak! Backpack, backpack, backpack! Przydatnych rzeczy skład! Hello! Dora chce coś, czym mogłoby złapać chmurę. Mam to! Kule do kręgli, sznury, kaczuszki! Co się może przydać do złapania chmury? Tak, sznury! That's great! Thank you, backpack! Zawsze pomogę! Niam, 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 niam! It's delicious! Dobra, teraz możemy już cię złapać, chmuro. Chmuro? O-o! Łap tę! Szybko! Łap tę chmurę! A teraz na three! One, robi się! Jej! Nie robi się! To spróbujmy jeszcze raz, ale krok po kroku. Podnieś rękę nad głowę i zakręć, zakręć, zakręć! A teraz na three, rzucaj! One, two, three, rzucaj! Uff, dzięki! Tak, złapaliśmy chmurę! A ty się nauczyłeś pierwszego ruchu! Naprawdę? O, naprawdę! Hej, hej, chmuro! Czy możesz nam trochę po... O, i dalej nas nie słyszy. Co mówiłaś? Skoro chmura nie słyszy, to musimy pokazać, o co nam chodzi. Zróbcie deszczyk palcami, o tak. A, potrzebny wam deszcz! Już! Pada! Cloud. You're welcome! To było świetne! Robiliśmy rr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 
Polskie! Tak, a ty przy okazji nauczyłeś się drugiego ruchu. No co ty? No tak! Kapoki, żeby było bezpiecznie! Został mi już tylko jeden ruch, Doro. Obym się go nauczył przed przyjęciem. Nauczysz się go. Chcesz posterować? No pewnie! Oj, wściekle głodne ryby! Pomóżcie mi sterować! Połóżcie ręce na kole i kręćcie! 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 Uff! Trzeba teraz ominąć te kamienie! To nie są kamienie! To krokodyle! Nie dzisiaj, Crocodiles! Kręćcie kołem! Kręćcie! 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 No zaraz! Teraz i krokodyle, i głodne ryby! Kręćcie! 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 Dopłynęliśmy do brzegu! Świetnie sterujecie! Juhu! Sterowałem raz w lewo, raz w prawo! Zium, zium, zium! No, Budku! To jest właśnie trzeci ruch! Serio? No tak! Ale fajnie!
Jesteście w samą porę. Wszyscy już tańczą leśnego z rytmem. One, two, three. Chodź, Budku. Budku? Nie, Doro, nie potrafię. Już poznałeś wszystkie ruchy. Tak, ale nie wiem, jak je złożyć razem. Musisz to po prostu zrobić krok po kroku. One, łap chmurę. Two, rób deszcz. Three, kręć kołem. Wykonałem wszystkie ruchy po kolei. Nauczyłem się tańca, nauczyłem się tańca. O, Budku, wiedziałam, że się go nauczysz. One, łap chmurę. Two. Nawet nie wiesz, że to umiesz, a już tańczyć czas. One, two, three, z rytmem! Wielkie dzięki, że nauczyłaś mnie tego tańca. You're welcome, Butek. Ale to by się nie udało bez waszej pomocy. One, two, three, z rytmem! Wersja polska na zlecenie Nickelodeon. Polska, Heventy Poręcz. Reżyseria Elżbieta Kopocińska. Wielki Polski, Piotr Radziwiłłowicz. Cięci montaż, Łukasz Kowal. Kierownictwo muzyczne, Michał Skarżyński. Kierownictwo produkcji, Anna Kuszewska. Nadzór merytoryczny, Aleksandra Dobrowolska. Hello, I'm Dora. A ja Butek. A ja jestem pan Bananek. O, dzień dobry, panie Bananku. Opowiedzieć ci kawał? Tak. Czy jaka zjada banana? To małpka! Pomóż, Doro. Help us. Co się stało? Nasze instrumenty stracone! O nie! To rabuś je wam zwędził? Nie, o wiele gorzej! Byliśmy spóźnieni na próbę, więc szliśmy skrótem przez muzyczny las. Nagle usłyszeliśmy głośny i straszny dźwięk. Gwiszczący! Gwiszczący! Buczący! Tak, to było takie gwizdu, świstu, bu! Takie gwizdu, świstu, bu? Wybiegliśmy z lasu, ale instrumenty tam zostały. Ja chcę swój akordeon. A ja swoje talerze. A ja chcę swoją trąbkę. Straciliśmy je na zawsze. Forever! It's okay. Będzie dobrze. Wiem, że się boicie tego gwizdu, świstu, bu. Tak, i to jak? Ale wasze instrumenty trzeba odzyskać. Pójdziesz z nami do muzycznego lasu? Tak. No, tylko ty jedna możesz nam pomóc. Thanks a lot, Dora. You're welcome. A teraz chodźmy już po wasze instrumenty. Let's go! Gdzie się chowa gwizdu, świstu, gwizdu, świstu, bu? No gdzie? Gdzie się chowa gwizdu, świstu, gwizdu, świstu, bu? Gdzie jest? Kto go idzie szukać? To ja! I ja! I wy! Gdzie się chowa gwizdu, świstu, gwizdu, świstu, bu? O! Najwyższa góra! A muzyczny las jest po jej drugiej stronie! Ale jak mamy przez nią przejść? Jest bardzo wysoka. It's very tall. Jest co najmniej dwa razy taka jak ja. Patrzcie, tam jest Benek. Benek może nas zabrać na drugą stronę góry. Machajcie i krzyczcie. Benek! 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 Benek? Benek to ja.
Hej, cześć! Ale dlaczego klaszczesz? Zobaczcie, tym balonem steruje się przez klaskanie. Kiedy klaszczę szybko, balon unosi się w górę. A kiedy klaszczę wolniej, opada z powrotem. Jej! Incredible! Yay! Jest super! Benku, czy możesz nas przewieźć nad wysoką górą do muzycznego lasu? Do muzycznego lasu? Właśnie stamtąd lecę. Usłyszałem coś jak gwizdu, świstu, bu! Więc wygwizdu, świstu, bujnąłem stamtąd. Jeju! Wygląda na to, że wszyscy w lesie uciekają przed gwizdu, świstu, bu. Dlatego musimy się dowiedzieć, co to jest i jakoś to uciszyć. Czy nam pomożesz? Pewnie! Gwizdu, świstu, bu! Już lecimy! That's perfect! Let's go! Chodźmy! Klaszczmy bardzo szybko, żeby balon uniósł się w górę. Gotowi? Bardzo, bardzo szybko! Doskonale! O-o! Jesteśmy za nisko, żeby przelecieć nad tą górą. Rozbijemy się! Trzeba zaklaskać szybciej, żeby przelecieć nad najwyższą górą. Klaszczcie bardzo szybko! Szybciej, szybciej! Wiecie szybko klaskać. Thank you, Benek. W takich chwilach zwykle gramy na instrumentach. Tak bardzo chciałbym już mieć swój akordeon. To chodźmy po instrumenty i uciszmy to gwizdu, świstu, bu. Do muzycznego lasu. Look, muzyczny las jest zaraz za mostem gdyrliwego trolla. Jesteśmy już prawie na miejscu. Za chwilę odzyskacie swoje instrumenty. Gdyrliwy trolu, twój most, co się stało? Już ci mówię, co się stało. Stał się ten hałas. Zrobił gwizdu, potem świstu, potem... bu. Właśnie, a ja myślałem, że nie mam już o co gderać. Teraz zabieram swój most i przenoszę go gdzieś, gdzie jest cicho. Ale my chcemy przejść przez most. Tak, chcemy się dostać do muzycznego lasu, żeby się dowiedzieć, co tak hałasuje i to uciszyć. Chcecie to uciszyć? Byłoby trolastycznie. Wiecie co? Przepuszczę was przez most, jeśli rozwiążecie moją zagadkę. Zgoda. Pomożecie nam z zagadką gderliwego trola? Thank you, that's great! Odgadniecie, wyśmienicie, mówiąc, czego dźwięk słyszycie. Czy to dźwięk mielonego, czy też gitary? Yes, of course! To gitara! Tak jest! No to możecie przejść! Już niedługo odzyskasz twoją trąbkę, kolego. Gratuluję rozwiązania zagadki. To chodźmy się dowiedzieć, co wydaje ten dźwięk. I uciszyć to gwizdu, świstu. Wiecie, co dalej? Bu. A, znaczy... Hu. No, w drogę! Do muzycznego lasu! Gdzie się chowa gwizdu, świstu, gwizdu, świstu, bu? Na dnie! Gdzie się chowa gwizdu, świstu, gwizdu, świstu, bu? Juhu! Niech żyje nasze trio! Jej! Ten muzyczny las rzeczywiście jest muzyczny! To gwizdu! I to świstu! I to bu! Jeszcze głośniejsze! A to znaczy, że zbliżamy się do waszych instrumentów! Ale jak się dostaniemy na górę? Jest tak wysoko, a my jesteśmy mali!
na bongosach? Tak! Musimy tańczyć na tych bongosach, żeby się dostać na górę. Wszyscy tańczą! Tupiemy na bongosach, tupiemy na bongosach, tupiemy na bongosach, tupiemy na bongosach. Na bongosach sobie tańczymy, by na szczyt się zjeść. Tańczmy! Na bongosach sobie tańczymy, by na szczyt się zjeść. Tańczy ja, tańczysz ty, trzymamy wszyscy rytm. Tańczmy, 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 by na szczyt się zjeść. Juhu! Incredible! Niech żyje nasze trio! Look! To Gwizdu Świstubu dobiega z tamtych krzaków! To są piszczałkowce! I chyba wiem, co jest źródłem dźwięków! Jesteś pewna, że to dobry pomysł, Doro? Jest bardzo głośno! Nie patrzę na to! Spokojnie! Nasze Gwizdu Świstubu to tylko... Wielki czerwony kurak! Wielki czerwony kurak? To od chrapania kuraka! Okoliczne piszczałkowce robią gwizdu świstu bu! To taka muzyka a chrapella! Jak mogliśmy się wystraszyć chrapiącego kuraka? Patrzcie, co znalazłam! Nasze instrumenty! Brawo, Dora! Moja trąbka! Moje talerze! I mój akordeon! Thank you! Dzień dobry! Co wy tu wszyscy robicie? Ruszyliśmy na wyprawę, żeby zobaczyć, co wydaje taki straszny dźwięk. Jaki straszny dźwięk? Znaleźliśmy Gwizdu Świstu Bu, ale bez was to by się nie udało. Super great! To nam się udało! Ulubiona część! Na bongosach! Trzeba było wjechać tu! That was our favorite part! No a wasza ulubiona część? Super great! Udało nam się! We did it together! Wersja polska na zlecenie Mikrobiom. Polska Heavenly Poland. Reżyseria Elżbieta Kopoczyńska. Biologi polskie Piotr Radziwiłłowicz. Cięci montaż Łukasz Kowal. Kierownictwo muzyczne Michał Skarżyński. Kierownictwo produkcji Anna Kuszewska. Nadzór merytoryczny Aleksandra Dobrowolska. Pomagam Izie w jej kwiecistym ogrodzie. Ale gdzie jest Butek? Tada! Znalazłaś mnie! Nie zgadniecie, co znalazł Tutuś. I found it! I found it! The magic acorn! Magiczny żołądź! Żołędzius magicus. Jak poprosisz o jakieś pyszności, zmieni się w te pyszności. Wiecie, o co bym poprosiła? O empanadas. Ja o największego banana pod słońcem. Ponche! Pizza! Sos z awokado, dwiema krotami cytryny i malutką szczyptą wulkanicznej soli. Taki mam smak. A wy na co macie ochotę? Możecie o to poprosić. O, ale jest tylko jeden. Teraz jest jeden żołądź. Ale jak go zasadzimy, będzie dość żołędzi dla wszystkich. Yes, yes, yes! We're going to plant it! Right! O-o, to chyba rabuś. Rabuś nie! Za późno, nie? Teraz w życiu go nie znajdziecie! Oh, no! My acorn! O, don't worry, Tutuś. Musimy znaleźć ten żołądź, żeby go zasadzić i żeby mieć żołędzie dla wszystkich. Ale gdzie on poleciał? Spytajmy mapę, gdzie jest nasz magiczny żołądź. Say map! Say map! Say map! Co chcecie znaleźć? Magiczny żołądź? Znajduję! Jak widać, żołądź leży na śliskim kamieniu w pełnej pułapek puszczy. O-o!
są pułapki! Pełno ich! Nawet trudno to powiedzieć. Śmiało! Powiedzcie, pełna pułapek puszcza! To pokierujcie Dorę do pełnej pułapek puszczy! Gdzie jest żołądź? W pełnej pułapek puszczy? O-o! Pełna pułapek puszcza? Brzmi pułapkowo. Tak, to pełna. No to jak odzyskamy żołądź? Kiedy coś jest trudne, najlepiej połączyć siły. All together. Wystawcie ręce. Krzyknijcie all together. All together! Benek to mocarz nasz, ważny w zespole gracz. Mały tutuś jest odważny gość, pomoże nam ten gość. Na gałęziach cały czas to butek, on jest najszybszy z nas. I to twój piękny śpiew niesie się wśród leśnych drzew. A to na drogę wskaże nas. Musi zaśpiewać z bramą, to nas przepuści. Zostaw to mnie. Ślimaków sześć. Śpiewajcie ze mną. Ślimaków sześć. O to chodzi. Świetnie. Chmury, mury, dziury. Zaśpiewajcie ze mną. Chmury, mury, dziury. O to chodzi! Super great! Jeszcze tylko raz. Czy kiedy gdzieś znajdzie drwal, dwa, drwa, to porąbię drwal, dwa, drwa. Jej! Dasz radę, Izo! Czy kiedy gdzieś znajdzie drwal, dwa, drwa, to porąbię drwal, dwa, drwa. O to chodzi! Jura! Niedługo odzyskamy magiczny żołądź! Look! There's a cave! Jej! Ale tu jest ciemno, Budku! Tutaj jestem, Benku! Mówiłeś do sercy kamieni! Ojej! Cześć, kamienie! I'm sorry! Nic, a nic nie widzę! Może w plecaku jest coś, co pomoże nam widzieć w ciemności? Trzeba powiedzieć backpack! Plecak, backpack, 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 przydatnych rzeczy skład. To pora zabłysnąć. Jeśli o to chodzi, to potrzebujemy czegoś, żeby widzieć w ciemności. Uwaga! Trąbka? Trąbka pomoże widzieć w ciemności? Nie, plecaku. Dobrze, to coś innego. Latarka, wiaderko, kanapka! Co pomaga widzieć w ciemności? Właśnie, latarka! No jasne, że tak! Thank you, backpack! Zawsze pomogę! Hops, hops, hops! Jej, to wyjście! Zaczekaj, te liny to jakaś podstępna pułapka. Jeju! Na pewno można wcisnąć jakiś guzik, żeby te liny się zwinęły. Nie wydaje mi się, żeby był tu po prostu jakiś czarodziejski guzik, który... O! Jednak jest! Ktoś musi tam przejść, nie dotykając tych lin. To musi być ktoś mały i odważny. Someone small and brave. That's me! Jej, jaki gipki! No, ja bym tak nie umiał. Ale zasuwa. Totoś. Tak! Świetnie! Tu
magicznego żołędzia! Teraz ostrożnie! Na tej drodze pewnie jest pełno pułapek. Ja tam na niej żadnych pułapek nie widzę. Jej! Ratunku! Benek wpadł w pułapkę! Ściągniemy cię stamtąd! Skok na gałąź! Już idę, stary! Jej! Dziękuję! Świetnie chodzisz po drzewach. Nie ma za co, Benku. Czuję, że jesteśmy już bardzo blisko celu. Chodźmy dalej! Chyba musimy przejść przez ten zdradliwy labirynt. To będzie trwało i trwało. Jak przejść przez labirynt? Przez labirynt? To proste! Jejku! On przez niego przeszedł! Wspaniale, Benku! To było niesamowite! The Acorn! The Acorn! Żołądź! Świetnie! Ale leży na nosie krokodyla! Nieświetnie! All together! Wspólnymi siłami go zabierzemy! Zabrał go! O-o! Tutuś nie widzi, gdzie biegnie! A krokodyl chce odzyskać żołądź! Pomóżcie Tutusiowi! Będzie musiał przeskoczyć nad krokodylem! Krzyczcie jump! Jump! Jeszcze raz! Jump! Jeszcze! Jump! Brawo, Tutuś! I've run away! Thank you! Dzięki, że pomogliście Tutusiowi uciec. Teraz zasadźmy żołądź. To jest idealne miejsce. Magic Acorn. Co się dzieje? Powiedzcie Magic Acorn! Magic Acorn! Magic Acorn! Magic Acorn! Acorns for everyone! Żołędzie dla wszystkich! Niech każdy powie, co chce dostać. Empanadę! Pizza! Pączka! Tost z awokado! A co wy chcielibyście dostać? Pycha! Dzięki, że pomogliście nam odzyskać żołądź i zasadzić magiczne drzewo! Super great! To nam się udało! Polska na zlecenie Nickelodeon. Polska Heaven to Orange. Reżyseria Elżbieta Kopoczyńska. Jarosław Boskie, Piotr Radziwiłowicz. Cięci montaż Łukasz Pobar.